Marszałku, Panie Ministrze, Wysoki Sejmie, w imieniu Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej przedstawię stanowisko do sprawozdania Komisji Edukacji dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na wstępie chciałbym podkreślić taki istotny fakt, który myślę, że już pojawił się w wystąpieniach moich przedmówców, dotyczący wysokości środków finansowych przeznaczanych na zadania oświatowe z budżetu państwa. Coraz więcej samorządów krzyczy, alarmuje i wskazuje ten problem, iż tych środków jest za mało. W związku z tym zamykane są szkoły. To szkoły małe w małych miejscowościach, w gminach wiejskich. Tych środków jest za mało z uwagi również na to, że pojawiły się nowe zadania związane z oświatą. Między innymi obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, który nakłada na gminę, obejmując wszystkie dzieci pięcioletnie tym obowiązkiem. Natomiast nie ma na dzieci pięcioletnie naliczonej subwencji z budżetu państwa. Co prawda jest taka subwencja na każdego sześciolatka, mimo przesunięcia terminu wprowadzenia obowiązku szkolnego, ale jeśli chodzi o dzieci pięcioletnie, takich środków z budżetu państwa gminy nie otrzymują. Tu pojawia się projekt ustawy dotyczący rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Zgodnie z ustawą z 2007 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 1 stycznia 2012 roku dokonano zmniejszenia rezerwy z 0,6% do 0,25%. Pojawiły się głosy ze strony samorządu, aby podnieść ten wskaźnik, aby przyjąć nowe rozwiązanie i dzisiaj procedujemy nad takim właśnie projektem. Jaki jest cel, jakie jest przeznaczenie tej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej? Z tej rezerwy mają być między innymi finansowane, ma być sfinansowany szereg ważnych zadań, tak? Wzrost zadań szkolnych, pozaszkolnych związanych z zwiększeniem się liczby uczniów, pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w remontach obiektów oświatowych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych, wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, koszty odpraw dla zwalnianych nauczycieli oraz różne inne zadania, które pojawią się lub pojawiły się w tym właśnie bieżącym roku, zadań oświatowych. Tutaj pojawił się taki wątek, który dotyczy uznaniowości, tak, czy też relacji politycznych i pewne podejrzenie, czy z tej rezerwy, która została zwiększona z 0,25 do 0,4, pieniądze nie będą przeznaczane do tych gmin, w których wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast są przedstawiciele Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. To takie padło tutaj przypuszczenie. Ja chciałbym zapytać pana ministra, jakie są doświadczenia z tą rezerwą? Czy może pan minister podać takie przykłady, które popierają, tak, ten projekt ustawy, które gwarantują, że cel, który ta ustawa sobie zakłada, był w przeszłości realizowany i pomagano różnym gminom bez względu na to, jaką mają barwę polityczną. Prosiłbym pana ministra o odpowiedź na to pytanie. I też chciałbym zapytać pana ministra, jaki będzie tryb, tak, przyjmowania wniosków ze strony ministra finansów i również po opinii ministra edukacji, tryb przyjmowania wniosków ze strony różnych samorządów lokalnych. Bo moim zdaniem to jest taka rezerwa, która ma służyć w szczególnych sytuacjach pomocy gminom. Tak? Bo jeśli przejdzie przez gminę Gorzkowice w powiecie piotrkowskim, bo przechodziły takie huragany, tak, i zniszczy budynek szkoły, tak, zerwie dach, to ja jestem przekonany właśnie, że ta rezerwa,
która tu jest przyjęta, będzie służyła wsparciu, pomocy dla tego samorządu, dla dyrektora szkoły, dla tych uczniów i nauczycieli, że oni, zwracając się do rządu, będą mogli liczyć na to, że otrzymają odpowiednie środki finansowe na remont tego budynku, czy też inne losowe sytuacje, że samorząd, gmina, burmistrz, prezydent, wójt nie zostanie pozostawiony sam sobie, ale będzie mógł skorzystać właśnie z takiej rezerwy, jaką tu dzisiaj omawiamy. W związku z tym Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie głosował za przyjęciem tego projektu ustawy. Dziękuję.